Ciężko się tu jedzie. Naprawdę. No. Jakoś nas ten teren przytłacza. Dajemy wyżej. Tak jak to. Ale ja mam już przygotowany. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Ja tu bardzo chciałam przyjechać. Naprawdę, na ponad 2000 metrów musimy wjechać z 800, także na tym krótkim odcinku, tam kilkunastu kilometrów jest ciężko. Może, że droga spoko, nie? Na razie tak, ale niestety niewiele płotnych tu jest. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dojechaliśmy w końcu na nasze miejsce przeznaczenia. No prawie, no bo ono jest jeszcze 400 metrów wyżej, gdzieś tam, prawie 500 zresztą, a my jesteśmy na wysokości 1650 metrów nad poziomem morza. Myśleliśmy, że będzie tu chłodniej, ale niestety nie ma drzew. Krajobraz, no taki, jaki widać, same łyse kamienie. Jest fajnie, bo jest cicho, spokojnie, a tego już nam trochę brakowało po tych takich bardzo intensywnych zaludnionych, zaludnionych miastach Turcji Wschodniej. Także no, tu mamy ciszę i spokój. No, i noce są chłodne. To jest super, temperatura spada do jakichś 18 stopni, także w nocy śpi się komfortowo. Jakoś nas ten teren przytłacza. Nie wiem dlaczego, ja mam bynajmniej takie odczucia. Niby jest tu rzeka Eufrat, piękne rozlewiska, ale to wszystko jest takie szare, bure, bez lasów, bez drzew, takie po prostu trawy. Cała droga, jaką jechaliśmy, to po prostu kojarzyła nam się jak droga przez Saharę, te 800 kilometrów, kiedy jechaliśmy po takim pustkowiu. Tutaj też wyglądało to podobnie. No nic, no. Rozkładamy tarp amonia, będziemy się jakoś tutaj chłodzić w miarę możliwości. Wieczorkiem chcemy wjechać na górę, bo miejsce jest magiczne i wiąże się z nim fajna historia. Także zostańcie z nami, a my zabieramy się do rozkładania. Pod tarpem jest bardzo miło, chłodno i przyjemnie. Zaczął wiać wiatr. No ale niestety muszę wejść do środka i zacząć montować film, bo troszeczkę jestem do tyłu. Dzisiaj chcę trochę nadrobić. No a tak jak już wam mówiliśmy, wieczorkiem podjedziemy na górę i zostaniemy tam na noc pewnie. Jak tam ci idzie montaż filmu? No już robię końcówkę. Jutro jeszcze go dopieszczę i film zrobiony. No, robi się już troszeczkę chłodnie, jest taki fajny wiaterek orzeźwiający. Cały czas jest temperatura? 30 stopni cały czas, ale już to powietrze jest takie bardziej rzeźkie. Widzę, że tu właśnie przyjechali lokalsi i tutaj z dziećmi grają w piłkę na takim małym skwerku. Pewnie chłodniej niż na dole. Chłodniej niż na dole, dokładnie. Także oni tam pewnie mieli koło 4 dyszek, to tutaj odpoczywają. Ogólnie dzień nam minął całkiem przyjemnie. Ja doznałem pierwszy raz takiego uczucia suchości, wilgotność powietrza około 12%. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Słuchajcie, moczę głowę, całkiem moczę głowę i za 5 minut jest sucha. Całkowicie. Ręczniki to schną dosłownie w kilka minut. To jest niesamowite. Dobra, kończ już i robimy chleb. Okej. Zaraz będziesz mieszał, bo to się miesza ciężko później. Ale ja mam już przygotowany taki zaczyn. O, ładnie już. No ten zaczyn to tu rośnie moment, nie? Tak, widać jak ładnie pracuje. Dodałam zakwas, mąkę żytnią i wodę. Postał trochę i ładnie już pracuje, więc teraz dodamy resztę składników. Skąd te muchy na tej wysokości, Monia? Nie wiem, ale jest ich dosyć sporo. Monika mnie czasami prosi, żebym zrobił chleb, a ja mam zawsze stracha przed tym, że zapomnę odłożyć ten zaczyn do słoiczka z powrotem i nie będziemy zakwas. Mieli. Ten zakwas, no. Sorry, nie zaczyn, tylko zakwas.
No, a Monika pamięta. Trzeba dokarmić mąką żytnią, odłożyć do słoiczka i potem dopiero wszystkie składniki do chleba dodawać. No właśnie, a ja mam taką pamięć, słuchajcie, bardzo krótką. Dlatego ty robisz tą drugą część, czyli mieszanie chleba, który już nie jest taki rzadki, jest trochę gęściejszy. I no, jest trochę trudniej, więc tak się przyda męska dłoń. Dobra, odłożyłam. Wkładam to do lodówki, żeby mi tu nie wybuchł w tych temperaturach. I dodajemy dalej. Nasze proporcje na dużą blaszkę to jest pełen kubek, czyli tak jakieś 300 gram mąki żytniej. W Turcji zakupiliśmy, słuchajcie, 10 kilo. No jest super ta mąka, bo zobaczcie, ona ma jeszcze takie granulki, nie jest tak bardzo drobno zmielona. Tylko widać normalnie jeszcze takie, no jakby ziarenka. Mhm. W Grecji nie było takiej. W Grecji była trochę taka jaśniejsza i bardziej zmielona. Ale mam dobrą grecką mąkę pszenną z Krety. No i to już taka moja dygresja. Dodaję jeszcze trochę trzeciej mąki. To jest mąka pszenna, pełnoziarnista, tak grubiej zmielona. Takiej dodaję ze 100 gram. Wtedy ten chlebek jest taki bardziej ciemny. Ona jest taka dosyć ciemna. Mhm. Sól, miód i woda. I mieszanko. Ale ładnie się krystalizuje. To chyba znaczy, że jest niechrzczony. To jest ten kasztanowy. Aż szkoda go dodawać do chleba, bo on jest po prostu tak pyszny. Ale wyjątkowo możemy zrobić dzisiaj sobie z miotkiem. Tak, bo w ogóle nie robiliśmy ostatnio chleba. No, tak ze względu na te upały. No bo jeszcze włączyć w wannie piekarnik, no to już by był po prostu koszmar. Że dziś ma być chłodna noc, pewnie chłodniejszy wieczór, także wanna wystudzimy, piekarnik wystudzimy po pieczeniu chleba i będzie wszystko ok. Dobra, no cóż to. No to oblizałaś, a mi to nie dałaś. Dobra, to ja się zabieram za mieszanie. To zaczynamy. Kiercać. Mi się wydaje, że trzeba dzisiaj więcej wody dolać. Bo tak jak moje gardło wyschło, tak ta woda jakoś chyba paruje z tej mąki, zobacz. Już jej prawie nie ma. No nie dolałam całej, także jeszcze możesz spokojnie dodać. I gotowe mi się wydaje. A mam ochotę już na nasz chlebek. Już tak się stęskniłem. Chociaż ten, który kupiliśmy w Urfie, był bardzo smaczny. Ale pierwszego dnia, na drugi dzień już był taki gumowaty. I to, co lubimy najbardziej, czyli zmywanie naczynia po cieście. No, przerąbane jest. Chlebek rośnie, a my musimy zrobić jakiś obiad. Nie chcę się gotować w takim upale. Więc na szybko zrobimy takie wrapy. Mamy już gotowe. Będą z pastą z fasoli. Cebulkę podsmażymy. Wymieszamy to właśnie z fasolą. Ona jest też już w zalewie gotowana. Nie wiem, papryka taka grillowana, marynowana do tego. Kurkumę, majeranek dodamy. No i taki świeży ogórek i paprykę. No, takie coś. Ale poczekaj, no bo zrobimy tą pastę z fasoli, a to, co zostanie, odłożymy, będziemy mieli taki smalec. Tak, taki smalec z fasoli do chleba, a resztę posmarujemy sobie w wrapę, żeby mieć jakieś tam białeczko. No ja myślę, że będzie smalec, bo ja uwielbiam smalec z fasolki. Blenderka czy widelcem? Widelcem, żeby nie była taka rozciapana. Tylko nie złam tego widelca. Paweł ostatnio, nie wiem, smarowałeś masłem. Chleb chyba. No i złamał nóż w tygrze. Zarcewiał, widziałaś. Przy rączce. Niedobrze mi się tym robi. Ta miska jest do bani. No to nie wiem, może weź blender. Zaczniemy to robić jak majonez kiedyś. We'll be right back.
solić do smaku. Do cebuli dodałam już majeranek i kurkuma, ale jeszcze dodam takie świeże. Majeranek jest po prostu fantastyczny. To jest jeszcze z Grecji, taki w górach kupiliśmy. Zobaczcie, kiedy sobie koncentrę trochę w palcach. Ale jest taki aromatyczny. Kurkuma z Gaziantep. I odrobinę polskiego pieprzu, który pewnie nie jest z Polski. Ale my przywieźliśmy go z Polski. Posmarujemy w wrapy naszą pastą i zapieczamy na patelni. Uwierzcie mi na słowo, ale smakuje przepysznie z tym majerynkiem i kurkumą. Majerunkiem? Majerunkiem. Jak nie wiem. No tak. Nie, Zorek mi się zaplątał. Idziemy zjeść do naszego klimatyzowanego pokoju. Tu jest najchłodniej, wanna już daje cień. I naprawdę jest tu chłodno. Dobra. Smacznego. Jak to mówią, podróże kształcą. Widzę, że dodałaś jogurtu, jak się dodaje do kebabów. Mi też smakuje z jogurtem. Widzę, że samochody już się wdrapują na górę, na zachód słońca. I zaraz też powoli jedziemy. Będziemy się zbierali. A to jest naprawdę pyszne. Ale się najadłem, jedzonko było pyszne. Teraz tylko zwinąć tarp i lecimy na górę. No i zrobione. Monia, gotowa? Tak. Dobra, to lecimy. Musimy pokonać teraz przewyższenia 500 metrów na odcinku 2 km. Także no, zobaczcie, jak się będziemy wspinać. Cały czas pod górę i to bardzo, bardzo ostro. Słuchajcie, jest po prostu przepięknie. Eufrat, rozlewiska, no jaki widok. Lecimy na górę Nemrut, bo nam zaraz słońce zajdzie. Wygląda na to, że dronkiem to tu nie polatamy. Przepięknie tu jest, po prostu masakra. Masakra. Nasz van został na parkingu. Na dole. A dalej niestety trzeba iść na piechotę, znaczy niestety. Super, bo super. Widoki są piękne, ale jednak już odczuwa się tą wysokość ponad 2000 metrów. Patrzcie już, jaki hektar jest za nami. Tej wąskiej ścieżki, nie wiem, czy to widać. Nie, no ale słuchajcie, ile by to nie było, ile by nie trzeba było iść, warto. No warto. Jeszcze trochę przed nami. No jesteśmy na górze, słuchajcie, ale jesteśmy tak zauroczeni, zafascynowani tym miejscem. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Ja tu bardzo chciałam przyjechać i po prostu chyba dzisiaj nie damy wam rady nic opowiedzieć o tym, ale zamierzamy przyjść tu o wschodzie słońca, także chyba wszystko opowiemy wam po prostu jutro. Tak, na pewno. Ja chcę dzisiaj tu odpocząć, zobaczyć ten zachód, te widoki, a jutro opowiemy wam, co te głowy, co te posągi w ogóle robią na tej wysokości. Historia jest niesamowita. Do jutra. Mamy to. Wschodzi słonko. Staliśmy o 4 rano. Później wam opowiemy, gdzie nocowaliśmy, a teraz lecimy, żeby nie przegapić tego pięknego widoku o wschodzie słońca. Słonko już wzeszło, jak widać. Ja w ferworze tego pośpiechu porannego nie wzięłam okularów przeciwsłonecznych, więc będę trochę mrużyć oczy. Niestety nie wrócę się do vana, bo wspinaczka na górę Nemrut jest dosyć wyczerpująca.
Po co tu przyszliśmy? Otóż moim zdaniem jest to najbardziej fascynujące miejsce antycznej Turcji. I nie jest to starożytne miasto. Jest to Herotensjon, czyli monumentalne miejsce pochówku króla Kamageny Antiocha I. Niewielkie królestwo Kamageny rozciągało się tutaj między rzeką Eufrat a pasmem gór Antytaurus. Antioch I Teos panował w latach 70-38 przed naszą erą. Był jednym z najpotężniejszych władców Kamageny i przez przeszło 30 lat stawiał czoła politycznym wyzwaniom tego burzliwego okresu. Antioch pochodził z dwóch znamienitych rodów w Persji i w Grecji i to znalazło odzwierciedlenie w prowadzeniu polityki, ponieważ potrafił bardzo zręcznie utrzymać równowagę między wschodem a zachodem. Nieduże królestwo, a przez tak długi okres czasu pomiędzy dwoma mocarstwami jakoś sobie radziło. Monument grobowy Antiocha to wyrazisty dowód megalomanii tego władcy, który wierzył, że jest równy bogom. Aby dać wyraz temu przekonaniu, Antioch nakazał usypać kopiec na wierzchołku góry Namrud z kruszonych kamieni o wysokości 50 metrów, a u stóp tego kopca postawił 9-metrowe figury. Tak Antioch ustawił swój wizerunek w otoczeniu bogów. Tu mamy wizerunek Antiocha, królowa Kamageny, Tyche, Zeus, Apollo i Herakles. Po obydwu stronach chronią wizerunków orzeł i lew. Wyobraźcie sobie, że te ogromne bloki kamienne to są tułowia posągów. Głowy znajdują się teraz na górze, ale wcześniej były postawione tam wysoko. Niestety przez warunki atmosferyczne, jakieś pioruny, trzęsienia ziemi czy osuwiska śniegu zostały po prostu zrzucone na dół. W tej chwili są w takiej postaci, jak widać. I tak możemy je podziwiać. I chyba tak już zostaną. Wierzchołek góry otaczają cztery tarasy. Wschodni, zachodni, północny i południowy. My jesteśmy na tarasie wschodnim. Z drugiej strony na tarasie zachodnim również znajdują się bliźniacze figury, bardzo podobne. Podejrzewają naukowcy, że odbywały się tu jakieś rytualne ceremonie. Tutaj mamy taki jakby fragment półpiramidy. No i na tym placu mogły właśnie odbywać się jakieś zgromadzenia. Miejsce to zostało odkryte w 1881 roku i w sumie całkiem przez przypadek. Jeden z inżynierów, który wytyczał tutaj szlak między wschodem a zachodem, po prostu spotkał pasterzy, którzy pokazali mu te piękne monumenty. I tak w sumie dzięki pasterzom i temu inżynierowi możemy je dzisiaj podziwiać, bo wcześniej, wiadomość... Wcześniej wiedzieli o tym tylko pasterze, słuchajcie. No to jest niesamowite. Od 1882 rozpoczęły się tutaj ekspedycje archeologiczne, zaczęto badać całe to miejsce. No i do tej pory pozostało zagadką, co kryje się pod tym kopcem, bo podejrzewają, że jest tam grobowiec Antiocha, ale tak naprawdę nigdy do tego naukowcy nie doszli. Tak, niektórzy spędzili na tych badaniach całe swoje życie. No i niestety, do tej pory czekamy na grobowiec Antiocha. Gdzie on jest i co się w nim znajduje? Naukowcy zastanawiali się, gdzie pochowany jest Antioch, a my zastanawiamy się, jak ponad 2000 lat temu ludzie usypali taki kopiec po prostu. No masakra. To jest niesamowite. Skruszonych takich drobnych kamieni w sumie. Nie wiem, jak oni to zrobili. Nie mam zielonego pojęcia. Może tu byli kosmici, Monika? Może to byli kosmici. Jak widzicie, taras zachodni w kompletnym cieniu. Ja tylko jedną chciałem rzecz jeszcze powiedzieć. Jak bardzo Antioch chciał, żeby o nim nie zapomniano. Stworzył inskrypcje na kamieniach, które dokładnie opisują całą religię, którą stworzył, która tak pięknie łączy wschód z zachodem. Udało mu się to. Do tej pory te monumenty przetrwały. Pięknie.
Najwięcej ludzi przyjeżdża tu o wschodzie i o zachodzie słońca, no żeby podziwiać te tarasy w pięknym oświetleniu. Wczoraj byliśmy właśnie o zachodzie i zupełnie inaczej wyglądał ten taras zachodni. Dziś tak w cieniu to trochę mizernie, także warto jest tu być dwa razy. No, zaraz pokażemy Wam, gdzie parkowaliśmy i jak to wszystko wyglądało. Pojechaliśmy już na dolny parking, bo jest tu dolny parking i górny. I na dolnym można spać. Tak, cena biletu kosztuje 10 euro od osoby, no tylko że właśnie jest ta możliwość przespania się w tym miejscu i dobrze jest przyjechać sobie po południu, pójść na zachód słońca, przespać się w tym miejscu, pojechać sobie na wschód słońca. Także to jest dobra opcja. Cena moim zdaniem dosyć wysoka i jeszcze nas pan wkurzył na górze, bo nic nie chcieliśmy kupić na straganie, tam wiecie, były takie figurki, tych miniatury tych posągów. No, jakieś takie, no wiadomo. I był taki milutki, rozmawiał z nami, skąd jesteśmy, to tamto, jak nic nie kupiliśmy, to powiedział, że musimy wykupić pozwolenie na nagrywanie filmu, że powinniśmy zapłacić za to, że dlaczego nie mamy takiego pozwolenia i w ogóle zrobiła się dziwna atmosfera i... No, dziwne to jest. Denerwuje nas to w Turcji pod tym względem, ale to porozmawiamy na ten temat na podsumowaniu, nie będziemy się teraz rozwodzić. No, także tak to wygląda, Nemrut Dagi. My jemy śniadanko i... Tak, bo cały nasz spacer odbył się na czczo. Dobre spalanie. Mega poświęcenie, żeby zobaczyć te piękne widoki jestem o wschodzie mega słońca. Szczęśliwy, że tu jesteśmy. Jak ja się z tym skinię za naszym chlebem, to nawet nie macie pojęcia. W ogóle ta pasta nam z tym curry, z tym majerankiem, to pieprzem. To nie jest curry, to jest kurkuma. Ojejku, z kurkumą, przepraszam. Jest po prostu... Niebo w gębie, no. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że można się tu dostać z drugiej strony tej góry. My wjechaliśmy od strony zachodniej, a można jeszcze wjechać od strony wschodniej. Jest tam dosyć długi odcinek drogi szutrowej, ale można podjechać praktycznie pod sam ten taras wschodni. No droga, widziałem tam na mapie, jest bardziej kręta, jest no, dłuższa. Szutrowa, ale mniej wspinaczki. Tak, także... No, można korzystać albo z tej, albo z tej. Kto, jak, co lubi. My już będziemy kończyli tego vloga. Jemy śniadanko i lecimy dalej. Póki jeszcze jest chłodno, bo dziś ma być w tym rejonie, przez który będziemy przejeżdżali, 40 stopni w cieniu, więc na asfalcie pewnie jakieś 50. No już nawet mi się nawet nie chce myśleć o tej temperaturze. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jak ktoś chce wesprzeć nasz kanał, nasze podróże, zapraszamy na profil na Patronite. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy, którzy są już z nami. No i co? Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, miłego wieczorku. Hej! Hej. Jesteśmy na wysokości 1600 metrów kwadratowych. Jesteśmy... No, że w końcu dotarliśmy na miejsce.